Nazywam się Zenon Markiewicz. Urodziłem się 13 lutego. W dowodzie osobistym mam z 1929 roku. Byłem żołnierzem Związku Jaszczurczego, a po zjednoczeniu Narodowe Siły Zbrojne. Unikając wyjazdu do Rzeszy na roboty, trzeba było jednak zrobić mnie nieco młodszym, a możliwości miałem, bo ta obsługa ówczesna znała mnie i wiedziała, o co chodzi. No i stąd jest ta data 29, a była 27. Kierownikiem szkoły wówczas był mój wuj. I on już posterował dalej tą manipulacją, sądząc już po tym, co Niemcy wyprawiali z ludźmi, wywożąc ich do Rzeszy na różne tam roboty. Nawet tak dalece, że jeden z tych wujów był agronomem w gminie. W związku z tym po niego to nawet przyszli w 2 miesiące chyba po wejściu Niemców. Zabrali go i wywieźli do Rzeszy na roboty w rolnictwie. Drugi wuj, który był oficerem, dowódcą plutonu w Katowicach, Wacław Michalski, on pracował wówczas w nadleśnictwie, ale to specjalnie, żeby mieć kontakt z możliwością do wykorzystania lasów dla organizacji. Placówka w Pieszmicy zaczęła funkcjonować w 1939 roku we wrześniu. Bez broni, bo dopiero w trakcie, w pierwszej dekadzie nawet września, to placówka już się zaczęła organizować. To znaczy było dwóch czy trzech ludzi, którzy wojskowych, którzy wiedzieli, na czym wojna polega. I oni nam organizowali placówkę, przygotowując grunt pod zinstytucjonalizowany podmiot prawny, chociaż nie miał tego zaplecza zewnętrznego żadnego, bo całe finansowanie działalności odbywało się we własnym zakresie. Związek Jaszczurczy funkcjonował przez cały czas organizacji placówki, a później był zapleczem Narodowych Sił Zbrojnych. Czyli tutaj ten ciąg był zachowany. 22 września ten wuj Wacław Michalski, który był kierownikiem szkoły, wysłał mnie do Kaczyna, to jest za drogą, za szosą, to jest w granicach 15 kilometrów, ale przez pastwiska i kawałek lasu to jest 6 kilometrów. Od tej pory 2-3 razy w tygodniu byłem wysyłany z różnymi listami, przesyłkami różnego rodzaju do różnych miejscowości i różnych osób. Do końca
1939 roku, to mnie to bawiło, że byłem tu i ówdzie wysyłany i nie interesowałem się tym. Natomiast ostatniego grudnia w 1939 roku byłem wysłany z listem do sekretarza nadleśnictwa, ale nie do nadleśnictwa, tylko do domu przed wieczorem. No i to mnie zainteresowało, bo ja tego sekretarza nadleśnictwa osobiście znałem, bo on miał syna Kazimierza, z którym chodziłem do szkoły. Nad tą rurką od czajnika odkleiłem tą kopertę i przeczytałem. Ja z tego niewiele zrozumiałem, ale wiedziałem, że chodzi o jakąś organizację. No i jeśli organizację, to jakaś tajna organizacja. Ale nie mogłem wuja zapytać o to, bo nie wiem, jakby zareagował. Natomiast przed świętami wielkanocnymi przygotowywaliśmy oborę stajnie w jednym budynku. No i w czasie tych robót ja tego wuja zapytałem, nie mówiąc mu o tym zdarzeniu, czy ja bym mógł do tej organizacji należeć. On stanął i po chwili mówi tak: ty nie musisz, bo ty już należysz. Jesteś gońcem, a będziesz mógł przystąpić dopiero jak ukończysz szkołę. Czyli niepełny rok, to w takim układzie już niedługo musisz poczekać. No i dalej robiliśmy, co należało. Rzeczywiście w dniu, w którym skończyłem szkołę, miałem już zorganizowaną przysięgę. I w ostatniej chwili na tą przysięgę przyszedł mój wuj, ale już z lasu. Nie wiem, skąd się dowiedział, czy to już naprzód sobie tą datę ustalili, bo tak też mogło być. No i po tej przysiędze ten Mirski, czyli ten Marcjan, powiedział do mnie: słuchaj, jutro dostaniesz pistolet na stałe. Chyba wiesz, co to znaczy. Ja rzeczywiście dostałem taką armatę w dniu następnym. Siódemeczka, czyli to najmniejszy pistolecik. No ale dla mnie to było wielkie wyróżnienie, bo nikt w placówce broni nie miał.